Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej firmy BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD w Volkswagenie Charan z dwulitrowym silnikiem turbodoładowanym o mocy 150 koni. Auto pochodzi z 2004 roku. W aucie zamontowaliśmy, tak jak już wcześniej wspominałem, instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD. Ja pokażę teraz poszczególne podzespoły tej instalacji. Zaczniemy od elektroniki sterującej gazem, która znajduje się tam na ścianie. Za akumulatorem. Tutaj to żółte, to widać nasze przyłącze diagnostyczne do gazu. Tu mamy filtr fazy ciekłej razem z zaworkiem odcinającym gaz. Tu mamy reduktor. Filtr fazy lotnej jest tam, może go delikatnie będzie widać. Jest z tyłu schowany za silnikiem. Całe wtryskiwacze są zamontowane pod osłoną silnika, tak żeby nic nie było widać. Przejdziemy do środka pojazdu, gdzie pokażę, w którym miejscu został zamontowany przyłącznik gaz-benzyna. Przyłącznik gaz-benzyna siedzi sobie elegancko po lewej stronie kierownicy na desce rozdzielczej, tutaj w takiej jakby skrytce na bezpieczniki. W aucie został zamontowany zewnętrzny zbiornik o pojemności 49 litrów, z czego używalnego gazu będziemy mieli około 38 litrów, co pozwoli nam na uzyskanie zasięgu rzędu 340 km. Wlew gazu znajduje się w zderzaku, oczywiście po tej samej stronie co wlew benzyny. Auto spala 10 litrów benzyny, gazu będzie palić 11 litrów. Koszt przejechania 1000 na paliwie benzynowym jest to 510 zł, na gazie 230. Na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy 280 zł. Tak jak już wspominałem, zasięg tego auta na pełnym zbiorniku jest to 340 km. Instalacja kosztuje 2900 zł w Energy Gas Polska, a w tym przypadku zwróci się po przejechaniu 10 300 km. Ode mnie to wszystko, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.